cieszę się bardzo, że pobudzam cię do czytania, ciebie i ciebie do tego, aby sięgnąć do lektur. I zachwyca mnie to, ponieważ badania rynku pokazują, że coraz mniej ludzi czyta, a ja dostaję tyle miłych wiadomości i zapytań, co jeszcze, którą książkę, a na jakim etapie jestem i tak dalej. Wszystkiego nie mogę przedstawić od razu, poza tym no, chciałbym, żeby to było kilka odcinków, gdzie mogę cię zainteresować i też podzielić się z pewną książką, jedną, drugą, trzecią. Do tej pory były to książki trochę rozwojowe, trochę takie przypominające o tym, gdzie jestem, gdzie byłem, ale w 2011 roku przeczytałem książkę, która zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Przeczytałem książkę człowieka, który był no, menadżerem i pewnego rodzaju też, jak to później słyszałem, terrorystą, z czym trochę się zgodzę, ale w większości też nie, ponieważ taki menadżer dociera też do wybitnych ludzi, którzy chcą być w takim zespole, o czym też się dowiedziałem z tej książki, którzy byli mu wdzięczni za to, że trochę tego terroryzmu im się przydało, ale jak to sami później powiedzieli, że wydobywał z nich to, czego oni nie wiedzieli, że to jest możliwe w ogóle do zrobienia i to, że oni w ogóle są zdolni, żeby to zrobić. Trochę nadmatwałem. O kim mówię? Mówię o biografii i to biografii pisanej z sercem i szczerej biografii, ponieważ jak we wstępie dowiadujesz się, jak ja się dowiedziałem, to Steve prosił Waltera Isaacsona o to, aby nie kamuflował i aby nie wybielał jego postaci. Tylko to, czego się dowiaduje i to, co Steve mu przekazuje, aby to przelewał na papier. Sam Steve zadzwonił do Isaacsona i poprosił go o spotkanie i o napisanie tej biografii, przez co dowiadujemy się na początku książki, że Walter był zaskoczony tym, że jak, no przecież mówi, jesteś młodym facetem, więc jak już biografia? Na co wtedy Steve powiedział mu, że nie wie, jak długo jeszcze na tym świecie będzie, ponieważ to było bardzo zaawansowane stadium nowotworu, na który później zmarł. Książka, powiem, miejscami wyciska łez, ponieważ sytuacje, w których znalazł się Steve, są imponujące. To jest niesamowite, czego on dokonał i co po sobie pozostawił. Ja myślę, że nawet nie na jedno, ale na drugie, może i na trzecie pokolenie. To jest coś pięknego, ponieważ z książki dowiaduje się, że on nigdy to, co robił, to nigdy tego nie robił dla pieniędzy. U niego nigdy pieniądze się nie liczyły. I to jest chyba clue, jakie wyciągnąłem z tej książki, ponieważ no, jak można inaczej programować swój umysł, nie czytając książek ludzi, którzy pozostawiają po sobie jakiś ślad i mówią, zobacz, ja to zrobiłem w ten sposób. Być może ty nie możesz czegoś osiągnąć, bo w inny sposób myślisz, który ogranicza cię, tak? I widzę moją zmianę, ponieważ jeżeli on tego nie robił dla pieniędzy, a w większości osoby, które myślą o rozwoju, o pieniądzach, o statusie, gdzieś zaczynają boksować. Polecam tą książkę z całego serca, bo jest fantastyczna. Bardzo dobrze się ją czyta, przyjemnie, lekko, poza tym czytałem wcześniej biografię Einsteina, którą też napisał Walter Isaacson, którą też się czyta bardzo ciekawie i to jest taki no, bardzo ładnym językiem pisze Walter. Ale powrócę do Steve'a. Steve opisuje w swojej książce swoje dzieciństwo, kiedy dowiedział się, że został adoptowany, jak to bardzo przeżył, dowiaduje się, kim są jego prawdziwi rodzice. Później dowiaduje się o swojej siostrze. Dowiaduje się, gdzie jego ojciec pracował przez wiele lat w jednej z restauracji przy kampusie, gdzie Steve chodził na obiady i dopiero po kilku latach dowiedział się, że ten lokal prowadzi jego tato, jego ojciec. Dowiedział się to od swojej siostry. Zdradzam kilka szczegółów, ale sądzę, że jeżeli imponują ci narzędzia i to, co po sobie pozostawił Steve, to ja myślę, że to jest nawet obowiązek, aby zdać sobie sprawę i nie słuchać osób, które nie czytały, nie mają pojęcia na temat Steve'a, gdzieś coś usłyszały, tylko samemu należy przeczytać i nie wiem, czy wydać ocenę. Myślę, żeby wyciągnąć to, co dla ciebie będzie najważniejsze. Steve opisuje swoją podróż do Indii, gdzie
zwrócił uwagę na kolory, które później uparł się w swoich pierwszych komputerach, że mają być kolorowe, one mają być inne. Jego terapia, która go bardzo zmieniła, mówię terapia, mówię o psychoterapii, jego traumie właśnie z dzieciństwa, o tym porzuceniu przez rodziców. Dowiadujemy się, jakie miał podejście, prawdziwe podejście, nie to z filmów, do swojej córki Lizy, który później też nazwał pewien projekt badawczy w swojej firmie. Ale to, co jest ważne i największe chyba wrażenie robi to, że jego hasłem było Think Different, myśl inaczej. I to myślenie inaczej doprowadziło do stworzenia czegoś pięknego. Czegoś pięknego w postaci takiej, że Steve bardzo fajnie to wyjaśnia, mówiąc, że myśląc inaczej, nie podporządkowuj się rynkowi, tak? Nie podporządkowuj się temu, ponieważ on to nazywał, zadał pytanie, bodajże z kimś rozmawia w tej książce i zadaje pytanie, czy Abraham Bell, tworząc telefon, robił badanie rynku, czy pytał się, czy to będzie potrzebne. Nie, on po prostu to wynalazł. Więc on mówi, on też chce coś stworzyć, a nie robić badania rynku. On chce to robić coś, on chce sobie zrobić coś z pasją. I w momencie, kiedy podjął decyzję, aby z komputerów nagle wyjść i zrobić iPoda, czyli 1000 piosenek w jednym małym urządzeniu, zaczął myśleć nad tym, aby piosenki były sprzedawane po jednym utworze, a nie na płytach. Więc totalnie rozbił rynek, tak? Wytwórnie się tego w ogóle nie spodziewały. Sądziły, że będą sprzedawać płyty do końca życia. Czy to będą na takich nośnikach, czy na innych, ale będą sprzedawać płyty. A Steve mówi: nie, koniec. Ja mam inny pomysł. Ja chcę stworzyć coś, gdzie klient będzie mieć do wyboru, którą piosenkę chce kupić. I on chce przesłuchać tej piosenki, a nie, że musi być zmuszony do kupienia całego albumu. I to samo zrobił z telefoniami komórkowymi, gdzie to one przedtem jeszcze dyktowały takim firmom jak Ericsson czy Nokia, jakie mają być tworzone telefony, co klient potrzebuje. Steve nie chciał ich słuchać. Steve powiedział: to ja wam powiem, co wy będziecie robić do firm telekomunikacyjnych. Mówię tutaj o potężnych, takich jak AT&T w Stanach. Innym to się w ogóle nie marzyło. To coś porąbane jest tutaj, to w ogóle tego nie można brać pod uwagę. O czym ty mówisz? To jest niedopuszczalne. On to złamał, po prostu on był przekonany. Think different. I to jest fantastyczne, że jeżeli chcesz coś w życiu zrobić i chcesz coś w życiu zmienić, nie myśl szablonowo. Bardziej czuj, co chcesz osiągnąć. Przeżywaj to, co cię ciągnie, a nie schematowo. Bo jeżeli będziesz myśleć schematowo, no to tylko będziesz naśladowcą, tak? Więc robi to olbrzymie wrażenie. Zerkam, bo sobie zapisałem coś bardzo ważnego. Kiedy na 28 urodziny zespół, który pracował ze Steve'em, nie narzekał na niego, tylko był mu bardzo wdzięczny. Jobs zarażał swoich ludzi optymizmem, zbuntowaniem. Nawet swój zespół nazwał, że są piratami i twierdził, że lepiej być piratem niż wstąpić do marynarki. Czyli nie myśleć szablonowo, ale bądź tym, kto buntuje się, jest przeciwko. I zespół był mu tak wdzięczny, że na 28 urodziny wynajął jeden z billboardów na drodze do siedziby Apple'a, gdzie na tym billboardzie napisano: my piraci podróżujemy razem, czy coś w tym sensie, dziękujemy. Na drugi dzień znowu też wywieszono flagę piracką na nowo wybudowanym budynku Apple'a, którą później inny zespół makowca ukradł i chcieli za tą flagę okup. Więc wyobraź sobie, że w swoim zespole, w swojej pracy, tam gdzie teraz jesteś, nagle okazuje się, że jest tego typu zabawa, tak? Jest taka rywalizacja pomiędzy zespołami, że tutaj są piraci, tu jest marynarka i że no, to aż ciężko sobie wyobrazić na tamten czas. Mówimy tutaj o latach 90., koniec lat 90., początek 2000. Mówimy tutaj już, kiedy Steve wrócił do swojej firmy, którą założył. Ale każdy z pracowników, który pracował z nim, wspomina go bardzo cieple i mówi, że warto było przeboleć to, co Steve mówił i to, co robił,
bo oni dzięki temu się bardzo wiele nauczyli. Więc patrząc na to, jak to można było przeżyć, a dzisiaj słyszymy, że to był okropny człowiek, no ja się z tym nie zgodzę. Ta biografia mówi wiele i to jest autobiografia, tak? On tego sam nie napisał, ale wziął konkretną osobę do tego i to są jego zeznania. To nie są opowieści, przypowieści. On bardzo koncentrował się na tym, to jest takie charakterystyczne w tej książce, że on zniekształcał rzeczywistość. On się nie zgadzał z tym, co jest, tylko on chciał coś piękniejszego stworzyć, co dzisiaj mamy, tak? Mamy, no mamy, mamy. To, co dzisiaj jest pod tytułem iPhone, iMac, iWatch, iTunes, ITV, tak? Które też mam. No jak spojrzysz na to, to wszystko jest tak pięknie zrobione, to jest w takiej pięknej oprawie, że no aż szkoda, żeby nie poznać historii człowieka, który opisane jest, w jaki sposób on to wszystko stworzył, do tego doszedł i co się działo takiego, że on podejmował takie decyzje. Wiesz, patrząc nawet na to, kiedy odszedł z Apple'a i dzięki niemu powstała taka wytwórnia, o której też będę mówić później, o biografii. Mówię tutaj o stworzeniu firmy, która nazywa się Pixar. Prawdopodobnie ta firma by nie powstała, gdyby Jobs nie zainwestował pieniędzy swoich. Więc to naprawdę jest ogromny szacunek, że Pixar, nie mając pieniędzy, zgłosił się do Jobsa. To już była taka ostateczność, ale o tej książce będę opowiadać kiedy indziej. Ja polecam Ci dzisiaj tą książkę, żeby zdać sobie sprawę z tego, co można w życiu osiągnąć, a nie mówimy o kimś, kto żył 20-30 lat temu. On wtedy żył, on wtedy tworzył, tylko mówimy o kimś, kto zostawił po sobie na kolejne, to co powiedziałem przedtem, na kolejne pokolenia. Wychodził z założenia, że skoro on jest, i to, ja też to wyznaję, myślę, że to chyba po tej książce było. On wychodził z założenia, że jeżeli on jest w stanie wszystko zrobić i osiągnąć, to każdy człowiek jest w stanie to też zrobić. I z tym Cię zostawię, żeby się zastanowił, że niczym się nie różnisz, jak tylko oprogramowaniem. Think different. Życzę Ci miłej lektury i jeżeli znowu macie pytania, masz pytania, to napisz, podzielę się z Tobą, bądź porozmawiamy na czacie czy telefonicznie. Wszystkiego dobrego życzę i życzę miłej lektury ze Steve'em. Cześć i do zobaczenia, do usłyszenia.